Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny dzień w Rzymie. Dzisiaj, słuchajcie, wybieram się do Watykanu, choć mam metro pod samym hotelem niemalże, to stwierdziłam, że pójdę tam na piechotę i przy okazji sobie pozwiedzam różne zakamarki Rzymu. Także dzisiaj zwiedzam Watykan, Bazylikę oczywiście. Także zapraszam do oglądania, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy tam byliście. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeden dzień jest to za mało, bo naprawdę jest tam dużo rzeczy do zobaczenia. No ale ja w mojej podróży krótkiej przeznaczyłam sobie właśnie na to miejsce jeden dzień. Spacer wzdłuż rzeki Tyber i za chwileczkę jeszcze będzie po mojej stronie prawej zamek Świętego Anioła. Także zaraz Wam go pokażę. Tutaj jest zamek Świętego Anioła, zaraz Wam go pokażę z daleka, tylko wejdę na most. Zobaczcie, jakie tutaj są rzeźby na moście. Aniołki. A z mostu widzimy już bazylikę. Jestem już, słuchajcie, pod Bazyliką. Tutaj jest, słuchajcie, linia między Rzymem a Watykanem. W tym tygodniu pojawiłam się w trzech państwach. Ja tu już jestem prawie przy kontroli, a zobaczcie, kolejka się ustawiła. Dość spora, ale ponoć są większe, a ja nie czekałam aż tak długo. Zanim wejdę do bazyliki, słuchajcie, zdecydowałam się na wejście na samą górę kopuły. Chyba tam na górze można jakoś windą podjechać, a później schodami. Także potem będę wracała do środka. Jestem już w środku i zmierzam właśnie do wejścia na kopułę. 10 euro kosztuje bilet, winda plus schody, a 8 win, schody plus schody. Podobno jest bardzo wąsko, klaustrofobicznie, ale podejmuję się tego wyzwania dziś. Jestem właśnie w trakcie wejścia na kopułę, pojechałam trochę windą, tutaj zobaczcie, obok mnie takie ściany, a za mną, słuchajcie, przez kraty widać bazylikę, a ja wjeżdżam na samą górę, żeby zobaczyć przepiękne widoki. Choć dzisiaj pogoda taka średnia, ale specjalnie wybrałam dziś na dzisiejszy dzień Watykan, bo wiem, że będę tutaj chodziła po muzeach i tak dalej, także deszczu dzisiaj się nie boję, kolejki nie było na całym szczęście, ale to nie jest sezon. Jestem już, słuchajcie, na górze. Widoki są i na bazylikę, i na ogrody watykańskie. Bardzo dużo fajnych widoków. Wiatr wieje, zeszłam troszeczkę niżej na dach i Wam pokażę, gdzie przed chwilą byłam. Nie wiem, czy tam widać ludzi, ale byłam właśnie tam. Wysyłam pocztówkę z Watykanu. Jestem już w środku bazyliki.
wyszłam właśnie z Bazyliki i wybieram się teraz do Muzeów Watykańskich. Nie mam kupionego biletu, liczę na to, że nie będzie dużej kolejki, ale tak jak patrzę do Bazyliki, jest teraz bardzo duża kolejka. Tutaj wejście jest darmowe i każdy musi po prostu przejść przez tą kontrolę. I zaraz wam pokażę, gdzie ja stałam w kolejce, a gdzie teraz kolejka się kończy. Tam są wejścia i ja za tymi drewnianymi barierkami stałam, a teraz kolejka jest aż dotąd, więc dobrze wybrałam się. Ja stałam na wysokości tych barierek, więc długo nie czekałam. Ja jestem już w Muzeach Watykańskich, kupiłam bilet, w ogóle kolejki nie było. Za taki bilet zapłaciłam 17 euro. I teraz idę do Kaplicy Sykstyńskiej, od niej zaczynam moje zwiedzanie, ale nie może tam robić zdjęć ani nagrywać, więc nic wam stąd nie pokażę po prostu, ale z innych miejsc oczywiście, że tak. Sporo ludzi, nie wyobrażam sobie, co tutaj się w sezonie dzieje, ale powiem wam szczerze, że no bardzo dużo tych sal tutaj, nie da się wszystkiego na pewno obejść i chodzę po takich, które po prostu wyczytałam gdzieś na różnych stronkach, że warto. Tutaj ta sala była bardzo fajna, super klimat, no i piękne dzieła. Można wsiąść w kawiarni, są ogrody, zielone tereny, a ja idę oglądać papą. I wychodzę już z muzeum. Zobaczcie w ogóle, jak super schody tutaj są. Wow. Widziałam to gdzieś na Instagramie, na zdjęciu, bo często właśnie jak jestem w jakimś miejscu albo gdzieś jadę, to sobie wpisuję na Instagramie w lokalizacji tą daną miejscówkę i patrzę jakieś takie najpopularniejsze miejsca czy zdjęcia, czy to z miejsca, czy to z jakiegoś miasta. I tutaj właśnie widziałam, że w Rzymie ktoś wstawiał, w Rzymie, no w Watykanie jestem, no ale w Rzymie ktoś wstawiał takie zdjęcie właśnie z tymi schodami, a ja idę dalej. Ja już opuściłam Watykan, tutaj koło mnie, jak widzicie, zamek świętego anioła i idę dalej zwiedzać Rzym. Patrzcie, jakie pieski pod sklepem czekają. Psiunki! Pieseczki! Pieseczki.
Jestem teraz na placu Nawona i tam znajduje się fontanna czterech rzek. Zaraz Wam pokażę z bliska. Jak tam za mną chyba Michael Jackson. Pokazałam Wam już dwie fontanny. Jest jeszcze trzecia na tym placu, choć jedna jest główna z obeliskiem sprowadzonym z Egiptu, słuchajcie, tak sobie wyczytałam. Czasem jak mam tyle czasu, to wpisuję w telefon, gdzie jestem w danym miejscu i czytam więcej na ten temat. Opuszczam plac Nawona i idę teraz na kolację do knajpki, którą znalazłam właśnie również gdzieś tam na aplikacji, więc zobaczymy, czy będzie spoko. Lepiej mam przejść. L'ho visto la prima volta, già sentivo che eri mio, tutto quello che sognavo, meraviglia del mondo così bello, quel tuo sguardo intrigante, ma comunque sfuggente. Na kolację byłam w miejscu o nazwie Cantina e Cucina. Bardzo fajny wystrój, miła obsługa, no jedzenie też super. Ceny chyba też nie takie drogie. Także jak najbardziej mogę Wam polecić. Jak wchodzę losowo do jakichś knajp, to jest tak średnio. Ale jak sobie znajdę, na aplikacji jest super. Patrzcie, jakie fajne magnesy znalazłam. Na górze malutkie makaroniki. Dalej różne alkohole. Jestem fanką Bellini i nawet tutaj Bellini znalazłam. O tutaj, Aperol, słuchajcie, nawet pizza jest, jak widzicie, Regina i różne słodkości. Śmieszne, co? Jestem przy Panteonie, więc stwierdziłam, że jeszcze raz wejdę tutaj, a jutro się pojawię tu za dnia, bo jeszcze w dzień nie byłam, ale skorzystam sobie z okazji jeszcze raz zobaczyć. Dzisiaj o wiele więcej ludzi, ale i tak nie za dużo. Byłam przed chwilą w cukierni i znalazłam makaronika. Makaronik o smaku mango, marakuja, muszę go spróbować. Także robimy test na żywo. Ciao! Ciao. Zawsze takie dymy. Uwaga! Hola! Hola! ¿Qué tal? Ja nie, espanol. Czuć marakuję. Myślałam, że bardziej mango, ale dobre. Pychotka. Patrzcie, jaki fajny sklep z różnymi kolorowymi rzeczami. Na przykład można mieć taki uchwyt na gąbkę w kształcie pieska. Tutaj na coś do mycia naczyń, kotek, chyba kotek albo miś. Uchwyt na papier w kształcie wałka do malowania, właściwie ta rączka. Tutaj są fajne takie filiżaneczki. Patrzcie, jak żyrafka pije z miski. Lup, lup, lup. Zaparzacze różne, ja mam taki w domu. Są na przykład takie, trochę jak flamik to wygląda. To są za malutkie, moim zdaniem. To są takie przykrywki do kubków, na przykład wieża Eiffla. Świetnie to wygląda. Pałeczki, kawaii. Jakieś liczne, słodkie. Zobaczcie. Rybka, oddzielacz do żółtka, do masła, jakieś takie nożyki dla fanów kotków, czajniki, dużo różnych fajnych rzeczy, naprawdę hit. Do krojenia pizzy ja nie mam, to powinna mieć, patrzcie, motorek. Tutaj różne kolorowe rzeczy, na przykład zegarki, do balonu, co to jest? Nie mam pojęcia, coś z balonem związane. Pik. Pik. Lampka z kocków Lego. Dużo różnych fajnych rzeczy. Patrzcie, jakie okulary. Te z kotem fajne. Szczotka.
panie tańczące. Jabłki, żabki. Tutaj słuchajcie, jest na mydło stojak, ryba, szczotki do zębów, wieża Apple. Hit. To jest hit sklep. Szczoteczki, jakieś wyrzutkę. To chyba jakieś kosmetyki? Krem do rąk. Pojemnik na szczotki. Buty. No hit. To są śmieszne rzeczy, naprawdę. Zapalniczka. Kto widział taką zapalniczkę kiedyś wielką? Nie wierzę. Patrzcie, ile tego śmiesznego. I tak się nazywa ten sklep, w którym byłam przed chwilą. Coś w stylu Tigera, ale bardzo kolorowy. Wyszłam na mój tarasik, żeby się tutaj z wami pożegnać, kochani, bo wróciłam jakiś czas temu do hotelu i po prostu powiem wam, że padłam i zasnęłam. Jak to się mówi, od przybytku głowa nie boli, ale mnie trochę głowa dzisiaj rozbola. Powiem szczerze, że bardzo dużo tego wszystkiego dzisiaj na nas. Bardzo dużo wrażeń. Mimo wszystko powiem wam, że jak jadę gdzieś w jakieś miejsce, to zazwyczaj mam chęć pojechać kolejnym razem gdzieś indziej, zobaczyć coś innego, a tutaj jestem drugi pełny dzień w Rzymie. Ten pierwszy to w sumie tak średnio się liczy, bo to był tylko wieczór. To muszę powiedzieć szczerze, że na pewno chciałabym tutaj wrócić i popatrzeć jeszcze inne rzeczy, bo jutro jest mój ostatni pełny dzień, czyli sobota, a w niedzielę kolejnego dnia. Mam samolot jakoś chyba o 12, więc tak naprawdę wtedy nic się nie popatrzy. Powiem wam, że bardzo polecam Rzym. Jeżeli na przykład nie byliście nigdy za granicą, to uważam, że jeżeli byście tutaj przyjechali, to na pewno się zachwycicie, dużo rzeczy zobaczycie ciekawych, bo na przykład architektura, niektóre miejsca kojarzą mi się z innymi miejscami, państwami, w których byłam. Także powiem wam, że tutaj na bank jeszcze wrócę. Chciałam wam podziękować za oglądanie. Jeżeli film wam się podobał, proszę o kciuka w górę, na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco. I taki oto, słuchajcie, mój tarasik. Był prywatny, nikogo tutaj nie ma. Fajnie się to nagrywa. Zobaczenia już jutro. Jutro będę dużo chodziła w różne miejsca. Mogę sobie tutaj pod palmą wyschniętą usiąść i nagrywać.